Rozpoczęła się druga połowa spotkania o mistrzostwo trzeciej ligi grupy Śląsko-Opolskiej Rozwój Katowice Stroje Czarne, Wiktoria Częstochowa Stroje Zielone. Do przerwy po bramce z 42 minuty prowadzą gospodarze 1-0. A autorem tej bramki był Bartosz Sobotka. Krótko po ostatnich dwóch meczach zakończonych porażkami i słabą grą zespół ewidentnie było widać, że jest zmotywowany i ewidentnie było widać drugą bardzo ważną rzecz, że chcą grać w piłkę mimo warunków. Chyba najlepszy mecz w tej rundzie. Bardzo ładne akcje, 4 bramki, nawet w 10 strzałach bramek, także tylko się cieszę z tego powodu. Natomiast martwi mnie jedna rzecz, że jeszcze nie wypracowaliśmy takiego podejścia profesjonalnego
po meczach, kiedy jest seria zwycięstw, kiedy można dalej to pociągnąć, gdzieś jest rozluźnienie. To jest na pewno jeszcze słabość nasza. I tyle. To jest kolejny mecz ligowy, mamy 3 punkty zdobyte, ciężki wyjazd do Piotrówki w sobotę. Tracimy 3 zawodników podstawowych ze względu na kartki. Na pewno niesportowe zachowanie się jednego z obrońców powoduje, że no, jest zgryz. I szkoda, bo na takie rzeczy nie możemy sobie pozwolić. Ale mam nadzieję, że zespół z tego wybrnie i rezerwowi zawodnicy udowodnią, tak jak dzisiaj, że na pewno też mogą spokojnie grać w pierwszym składzie. Rozumiem nas zespołem lepszym, bardziej zdeterminowanym, bardziej dojrzałym piłkarsko, obnażył nasze wszystkie błędy. Praktycznie wynik 4-0 nie odzwierciedla tego, co było na boisku, bo mogliśmy przegrać więcej. Szkoda tej, bo po dużej ilości sytuacji, jak miał rozwój w pierwszej połowie, myślałem, że uda nam się dowieść wynik remisowy do przerwy, nawet stworzyliśmy dwie sytuacje. Głupi indywidualny, nasz błąd w obronie przy pierwszej, przy drugiej bramce, przy czwartej też, przy trzeciej. Przedziwna sytuacja, bo wybijając piłkę, trafiamy sędziego w plecy, z tego jest bramka. Ale to nas nie tłumaczy w żadnym stopniu, bo rozumiem, on nas lepszy i pokazał nam nasze miejsce w szeregu.